po co inwestować w wallboxa, który kosztuje z zabezpieczeniami tam kilka tysięcy złotych, skoro otrzymuje coś, powiedzmy, za darmo, tak? Witam Was bardzo serdecznie z fabryki stacji ładowania pojazdów firmy Garo w Szczecinie. A na dzisiejszym odcinku naszej serii Droga do elektromobilności porozmawiamy sobie, a właśnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym różni się wallbox od takiego przewodu zasilającego, który otrzymujemy wraz z zakupem samochodu elektrycznego czy hybrydy i czy warto coś takiego zainwestować. Więc Krzysztofa przedstawiałem w innym odcinku, dzisiaj tego już ponownie robić nie będę. Bądźcie z nami na bieżąco i subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie na naszym kanale. Naprawdę to jest dla nas bardzo ważne, więc Krzysztof, ja mam hybrydę Skodę i otrzymałem tam dwa kable. Chociaż nie skłamię, jak powiem, że wallboxa też w domu planuję mieć, ale jednak bardzo często się spotykamy z rozmową, po co inwestować w wallboxa, który kosztuje z zabezpieczeniami tam kilka tysięcy złotych, skoro otrzymuje coś, powiedzmy, za darmo, tak? Mhm. To jakieś podstawowe różnice tutaj powiedzmy. No tu właściwie musimy wyjść, odpowiadając na to pytanie, od samej technologii ładowania, bo obojętnie, czy my mamy do czynienia z pełnym elektrykiem, czyli z tym tak zwanym BEV-em, Battery Electric Vehicles, czy, o czym wspomniałeś, hybrydą pluginową, czyli plug-in hybrid electric vehicles, to i w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia z tymi akumulatorami trakcyjnymi. Mhm. I to akumulatory trakcyjne musimy naładować. I my zawsze je będziemy ładować prądem stałym. Czyli AC. Czyli DC. Czyli DC, przepraszam. Czyli DC, tak. Wallbox, znaczy tu też musimy już być ostrożni, bo tak jak w poprzednim odcinku naszego spotkania wspomnieliśmy, my już mamy wallbox ADC, ale generalnie to, co wszyscy nazywają wallboxem, i Twin, i GLB to nasze wallboxy AC, ale Atle to wallbox DC. Natomiast tutaj wracając do samej technologii ładowania, tak? To, co najpowszechniej jest nazywane wallboxem na rynku, i tutaj nie mówię tylko o naszych produktach, to są wallboxy AC. To są urządzenia, które ładują prądem przemiennym. Mhm. No tylko, że przed chwilą powiedziałem, że akumulatorów trakcyjnych nie ładujemy prądem przemiennym, więc tylko prądem stałym. Tak jest. I tutaj generalnie to działa w ten sposób, że każdy pojazd ładowalny, czy pełny elektryk, czy hybryda plug-in, ma na swoim pokładzie przetwornicę, ma ten układ ładujący zabudowany w pojeździe. I to od mocy tego układu i od parametrów tego układu zależy, jaką mocą AC, ile on jest w stanie przyjąć, tak? Mhm. Więc, przepraszam, więc wracając do Twojego pytania o kabel i o wallbox. Nie ma na rynku samochodów o przetwornicach słabszych niż 3,7 kW. Ja bym jeszcze, bo to rozpocząłeś, jest bardzo ważne i bardzo fajnie, że taką wprowadzenie zrobiłeś, bo tak będąc już dokładnie precyzyjnym, my potocznie mówimy ładowarka na to, prawda? Co też nie do końca jest poprawne, natomiast tak jak już rozmawialiśmy, no na Adidasy nie mówimy sneakersy, tylko przyjęliśmy potocznie Adidasy, tak? I to jest też się przyjęło, bo to nie jest, wallbox nie jest ładowarką, tak? Właściwie każda stacja AC nie jest w rozumieniu z punktu widzenia akumulatorów trakcyjnych, nie jest ładowarką, bo ona bezpośrednio tych akumulatorów nie ładuje. Ładowarkę mamy w samochodzie. Ona zasila, stacja AC, czy to jest ten zasilacz dostarczony z pojazdem, który włączamy do gniazdka standardowego, typowego typu Szuko, tak? Mhm. Czy to jest wallbox, czy to jest stacja na wolnostojąca, publiczna AC, to zawsze wygląda to tak samo. My zasilamy tą przetwornicę w samochodzie i ona nam ładuje akumulator trakcyjny. I to od mocy tej przetwornicy zależy to, jaką mocą możemy ten samochód ładować, jeżeli ładujemy prądem przemiennym, czyli AC. Mhm. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie. Te zasilacze, które dostajemy z pojazdem, bo to też ja nie podejmę się tutaj informacji, czy każdy producent dodaje, nie, bo ale, wiem, że ale generalnie było z tym chyba różne, tak? To, no. Za
zazwyczaj dodają, ale też wiem, że nieraz to jest chyba dodatkowe akcesorium, prawda? Czy to... Może, możliwe, że dokupić trzeba. Ja dostałem takie, że mogę sobie właśnie do takiego gniazdka podłączyć oraz drugie, jak gdzieś jest publiczna stacja bez przewozu zasilającego, to też mam do tego. Okej, no to właśnie, to te ładowarki, które dostajemy, czy te zasilacze gniazdkowe, które dostajemy z pojazdem, one są zazwyczaj ograniczone do 10 amper. No i ponieważ podpinamy je do naszego standardowego gniazdka elektrycznego, no to są jednofazowe. Mhm. Więc 10 amper razy te okolice 230 V, które powinniśmy mieć w gniazdku, to mamy 2,3 kW. I to jest maks, co możemy wyciągnąć z tego zasilacza. Więc to jest pierwszy argument, pierwszy powód. Przy wallboxie, ale równie dobrze my możemy mówić nie o wallboxie, ale w ogóle o stacji AC, bo to jest ta sama zasada. Przy stacji AC tego 10-amperowego ograniczenia nie mamy. Możemy iść do 32 amper w pewnych wyjątkach, żeby nie zaciemniać tutaj obrazu, może powiemy o tym przy okazji rozmowy o stacjach DC, ale generalnie stacje AC do 32 amper, no i jedna lub trzy fazy, więc ta moc zwiększa nam się z tego 2,3 na 7,4 jednofazowo, aż do 22 kW trójfazowo. Także różnica jest znaczna. Ile z tego pobierze pojazd? No to już jest kwestia tego, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli jaką przetwornicę ten pojazd ma zainstalowany na swoim pokładzie. No a jeżeli podłączę się do gniazda trójsiłowego, czy tam nie będę mógł ładować szybciej? No bo tu powiedziałeś sobie z gniazda takiego typu Shuko maksymalnie 2,3 kW, tak? Tak. To tak, żeby, jeżeli mamy hybrydę, która tak jak na przykład Skoda ma 11 kWh, no to łatwo podzielić, pomnożyć, no to tam ponad 5 godzin potrzebuje. Ale gniazda trójsiłowego już mam 3,7, tak? Czyli to tam mi się o te 50% czasu ładowania skraca, tak? No jeżeli to w nocy, tak Cię będę tutaj trochę podszczypywał, że tak powiem, jeżeli mam w nocy ładować, no to nie ma większej różnicy, czy ja to 4, czy 3 godziny poładuję, prawda? No bo co to za różnica? Znaczy tu poruszasz bardzo ważną kwestię, bo też często przewija się ta informacja, że w Polsce to jeszcze nie czas na elektromobilność, bo nie ma infrastruktury, nie ma za mało stacji DC. A to, co Ty powiedziałeś, jest kluczowe. Nam właściwie i te kraje, i nasze doświadczenia w Szwecji, w Norwegii, nasze doświadczenia naszych partnerów pokazują, że właściwie ta infrastruktura jest, nie chcę, żeby to się zabrzmiało, ale jest rzeczą wtórną, zwiększającą komfort użytkowania samochodu elektrycznego, a nie podstawową, gwarantującą możliwość. Bo my, mówiąc o ładowarkach i o samochodach elektrycznych, musimy się troszkę przestawić. My już nie mamy do czynienia z pojazdem i ze stacją benzynową, na którą ja muszę jechać, żeby móc się tym poruszać. Ta stacja benzynowa ma być tam, gdzie samochód stoi, a samochód stoi 90% czasu, więc ta stacja ma być w domu, w zakładzie pracy, w galeriach handlowych, w kinach, w restauracjach i tak dalej. Tam, gdzie samochód i tak stoi, on się ma ładować. Jeżeli tak będziemy podchodzić do sprawy, to faktycznie nocne ładowanie wystarczy nam na te przebiegi, które mamy następnego dnia, a w przypadku, nie wiem, na przykład drugiego samochodu w rodzinie, to jest około 40-50 km. No tak. 40-50 km, biorąc pod uwagę konsumpcję samochodu elektrycznego na poziomie 10-15 kWh, bo gdzieś to tyle wychodzi, 10-15 kWh na 100 km, no to z tego gniazdka domowego my to tyle w stanie jesteśmy przejechać. No ale... Natomiast dochodzi nam tutaj kwestia bezpieczeństwa. I tutaj jest rzecz kluczowa, bo teraz tak. Z jakiegoś powodu te 2000 stacji tygodniowo tutaj produkujecie. No tak? Właśnie. I teraz... Wallboxów. Tak? Wallboxów, bo wallbox to nie tylko większe moce ładowania, ale przede wszystkim też komunikacja i bezpieczeństwo. No to nasze gniazdko jest bardzo ubogie, jeżeli chodzi o informacje, które możemy z niego wyciągnąć, o zarządzanie, którym może być, że tak powiem, podległe. Przy wallboxie to już wygląda zupełnie inaczej. Pytałeś, ile mamy wersji dostępnych, tak? Ja bym tutaj... Powiedz najpierw, bo powiedziałeś dwie rzeczy, które się są podstawowe i jedyne, ale bardzo ważne. Bezpieczeństwo i komunikacja. Zacznij od bezpieczeństwa, dobrze? Jakbyś właśnie wyjaśnił tą różnicę. Tak, tu już akurat to już jest nazwane. To już nie chodzi o dobre praktyki, tylko o to, co musimy zrobić, żeby spełnić normy. Mhm. Ja też sobie skorzystam tutaj ze ściągi, żeby nie pomylić. Mamy już normę, polską normę PNHD 60364.
I to jest norma, która mówi o tym, jak ma być zabezpieczona i czym ma być zabezpieczona instalacja służąca ładowaniu pojazdom elektrycznym. W przypadku stacji AC to musi być wyłącznik różnicowo-prądowy w charakterystyce B, więc no, niekoniecznie bardzo popularny w Polsce, no bo w Polsce no, gdzieś te AC, ewentualnie A. No niestety ani A, ani AC nie wyłapią nam tej stałej upływu, która może wystąpić nawet ze względu na pewne awarie czy usterki układu ładującego w samochodzie. Ja będę trochę tłumaczył. W sensie, jeżeli mamy ładowanie z gniazdka, wszystko ok, ale nie ma zabezpieczenia przed tym upływem, tak? Przed tym pojęciem stałej upływu. To jeżeli mogę ci jeszcze wejść słowo, przejdziemy na praktykę. Kuna przegryzie nam kabel, który odpowiada za układ ładowania w samochodzie. Zdarza się, bywa. Nie jest to często, ale zdarza się, tak? Samochód kosztuje 200 tysięcy złotych. Jeżeli będziemy go ładowali stacją ładowania AC, która nie ma monitoringu stałej upływu, czyli nie ma tego wyłącznika różnicowo-prądowego, stacja bądź instalacja. Okay. Bo to też jest bardzo istotne. To nie musi być na pokładzie stacji, ale musi być to w instalacji zasilającej tą stację. Więc jeżeli takiego zaworu bezpieczeństwa tam nie ma, no to mamy poważne problemy i możemy uszkodzić sam układ ładujący, instalację i tak dalej. Tak? No w przypadku instalacji domowej, wiadomo jakie to są koszty, w przypadku samochodu, którego wartość wynosi 200 tysięcy złotych, no również wydaje mi się, że wolelibyśmy takiego przypadku uniknąć. A co może dojść do jakiegoś zwarcia, spięcia, coś może? Jeżeli mamy układ ładowania uszkodzony i naprawdę mamy tą stałą upływu, no to jak najbardziej. To jeżeli nie wyłapie tego system zabezpieczeń w stacji czy w instalacji, to może dojść do bardzo poważnej usterki. W najlepszym wypadku dojdzie do zwarcia w gniazdku, najgorszym coś się może stać samochodem. Najgorzej możemy uszkodzić, w najgorszym przypadku, no już nie mówię o zagrożeniu dla zdrowia i życia, tak? Gdyby to tam jeszcze był splot jakichś naprawdę nieszczególnych okoliczności. Ale tak, realnym zagrożeniem jest układ ładowania w samochodzie. Okej, czyli tu kwestia bezpieczeństwa to jest jedna rzecz. Tak. To sobie o tym powiedzieliśmy, a kwestia właśnie tej komunikacji, bo ona też jest, tak. Też jest temat, który można dosyć mocno rozwijać tak naprawdę. Tak, komunikacja jest bardzo interesującym obszarem, bo no, te stacje Wallbox dają całkiem spore możliwości w określonych wersjach. I tutaj poczynając od tego, że, bo rozumiem, że my się koncentrujemy na ładowarkach domowych i na tym, co możemy no robić. Tak się Wallbox kojarzy, no chociaż nie tylko, ale skupmy się na domu na razie. Właśnie, bo jak tutaj byśmy wypłynęli, na razie tego nie będziemy robić, tak? Ale jak wypłyniemy na szersze wody, na przykład 30-40 stacji w jednej lokalizacji, a mamy już takie instalacje w Polsce, no to tu ta komunikacja już jest zupełnie kluczowa, ale w domu to również ma swoje zastosowanie. Bo po pierwsze, my mamy wersję wallboxów, którymi możemy się komunikować z naszych urządzeń mobilnych. Tablet, smartfon, przez Wi-Fi. To już ma swoje jakieś podstawowe możliwości i funkcjonalności, takie jak ograniczenie prądowe tych stacji. Czyli my możemy zdalnie na przykład sobie określić, że ok, teraz chcemy, żeby, nie wiem, mamy jakąś grupę taryfową, chcemy, żeby ona w nocy mi pociągnęła jak najwięcej. Okay. Samochód przyjmuje 16 amper, my stacji umożliwiamy 16 amper, ale na przykład mamy moment dnia, gdzie płacimy za ten prąd najwięcej, albo jakikolwiek inny powód, dla którego chcemy zminimalizować tą moc ładowania pojazdu. Też możemy to ograniczyć. Ograniczamy to prądowo z wartością do 1 ampera. Aha, czyli możemy sobie ograniczyć, z jaką mocą będzie też auto... Znaczy, to jest bardzo proste, dlaczego do czego to wykorzystać. Wiemy, że o tej godzinie mamy jakąś moc umowną, prawda? I w tej godzinie korzystamy z naszej kuchenki, która pobiera 5 kW, a mamy tylko 16. Jak najbardziej. Więc możemy sobie tutaj i ogrzewanie elektryczne... No, patrzę na swój przykład. Mam ogrzewanie elektryczne, mam kuchenkę, stacja ładowania, więc w sobotę o 14, gdzie mam niższą taryfę, nie chciałbym z pełną mocą ładować, jasne, bo albo obiad, albo samochód, tak? I te możliwości daje nam już Wallbox. Idąc krok dalej, Wallbox daje nam możliwości DLM-a, czyli tego Dynamic Load Managementu, zarządzania mocą. I to już, to brzmi tak, że to chodzi już o duże instalacje, wiele, absolutnie, to jak najbardziej do zastosowania w rozwiązaniu domowym. Wspomniałeś, że masz moment dnia, że rusza ci sporo odbiorników, tak, energii.
obojętnie, które to są, no jest taki moment, nie wiem, jeszcze załóżmy klimatyzator, tak? Rusza tych sprzętów i pobór jest całkiem spory. Stosując DLM w domu, czyli rozbudowując naszą instalację jeszcze o dodatkowy licznik i aktywując ten DLM w ramach jednej stacji, nie łącząc go w grupę z innymi stacjami, w klaster stacji, mając jedną stację wallbox, podpinając, komunikując go z naszym domem, on sam będzie widział, jaki jest pobór z domu i sam będzie tym dynamicznie balansował, zwiększając prądowo możliwości ładowania. To jest bardzo ważna funkcja. A jeszcze, czy możemy to sobie skomunikować z inwerterem? Z inwerterem mówimy o fotowoltaice, tak, o falowniku. Z inwerterem to pytanie raczej już do dostawców rozwiązań fotowoltaicznych, bo ja muszę powiedzieć, że nasz DLM działa tak, że widzi pobór obiektu. Okej. Więc... Czyli teoretycznie można to skomunikować, jeżeli mamy, tak jak w moim przypadku, licznik energii, tak. Możemy sobie nadwyżki tak jak mam system Grenton i nadwyżki energii przerzucam w okresach zimowych, bo tak mam też to ustawione, że od marca, od października, czy tam od listopada do marca, nadwyżki energii powyżej 2 kWp, wtedy mi podbija temperaturę z 21 do 23, żeby wykorzystać, tak jak w tej chwili, słońce, więc tu zakładam, myślę, że możemy podobny mechanizm zastosować. Jeżeli DLM widzi wartość na obiekcie, to myślę, że jest to do zrobienia. Reasumując, tak, żeby krótko, bo pewnie ten temat można, znaczy temat zabezpieczeń można długo tutaj prowadzić i kontynuować. To nie jest czy przewód zasilający wallbox, bo to są tak naprawdę uzupełniające się elementy. Przewód zasilający, który otrzymujemy, nam się przyda właśnie do ładowania na trasie, czy to w hotelu, gdzie się możemy podpiąć, czy to na nie wszędzie są wtyczki, a wallbox w domu ze względów na bezpieczeństwo i możliwości komunikacyjne zarządzania systemem elektrycznym, domowym, tak? Ten nasz zasilacz dostarczony z pojazdem, gniazdkowy, tak go nazwijmy, on nam się przyda, bo właśnie wszędzie tam, gdzie my się musimy naładować, no nie chcę powiedzieć awaryjnie, tak? Ale gdzie musimy się naładować, a nie mamy ładowarki, zazwyczaj mamy gniazdko. I ja bym to generalnie tak traktował. Do zasilania z pojazdów elektrycznych z zasady powinno się stosować dedykowane rozwiązania. Są to zbyt duże wartości, zarówno prądowe, jak i wartościowe, żeby tutaj generalnie ryzykować jakimiś mufami trójfazowymi bez żadnych zabezpieczeń, tak? Jeżeli chodzi o dołączony do samochodu zasilacz gniazdkowy, to oczywiście to jest bezpieczne rozwiązanie, ale mamy ograniczenie w postaci tych 2 kW mocy, więc to tak można by to podsumować. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to koniecznie komentujcie, subskrybujcie kanał, bądźcie z nami, bo tych odcinków na temat elektromobilności sporo przygotowaliśmy, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, Krzysztof. Dzięki, do zobaczenia.